Cześć, z tej strony Łucek. Witajcie na moim kanale. Dzisiaj speedtest porównanie Motorola G6 Play kontra Xiaomi, czy też Pocophone F1. Na pokładzie Pocophona Snapdragon 845, 6 GB pamięci RAM, w przypadku Motorola G6 Play Snapdragon 433 GB pamięci RAM, czyli no, różnice są w cenach też, ale zobaczymy, jak te oba smartfony działają, jak można zobaczyć, za co dopłacamy, za co nie dopłacamy. Pozamykajmy sobie wszystko w obu i sprawdźmy, jak się otwierają szybko aplikacje, jak pozostają w pamięci RAM. To samo zrobimy w przypadku gier, więc lecimy pierwsze co aplikacje, czyli pierwsze co Allegro. Jak będzie to wyglądać sytuacja? No, Pocophone pierwszy, motka troszkę z tyłu. Następnie AliExpress. No, Pocophone minimalnie z tyłu Motorola. Ceneo. No, dla Poco. Galerie. Bardzo szybko Pocophone. HBO Go. No i co tu nam wygra? Albo myślą, dość długo. No, poczekamy. Pierwszy Pocophone, następna Motorola. Cóż mamy dalej? Ipla. Ipla dla Poco. Następnie, jak dojadę.pl. A tym razem Motorola. Chociaż może tutaj się reklama nie chciała wyświetlić tym razem. Mapy. No, ewidentnie. Dla Pocophona. Następnie mamy player.pl. Pierwszy Pocophone, Motorola, no troszkę z tyłu. OLX. Dla Pocophona. Pyszne.pl. Pocophone. Następnie mamy Pizza Portal. Poco, po chwili motka, sklep Play, prawie tak samo, minimalnie szybciej Pocophone, Spotify, dla Pocophona, Tapatalk, błyskawicznie, Xiaomi, TripAdvisor, no, tym razem możliwe, że nawet Motorola, jakiś problem, Poco, dobra, ominiemy. Twitter, dla Pocophona, Uber, Poco, cóż mamy dalej, Wykop, Pocophone po chwili, motka i YouTube, Poco, no tu spodziewałem się takiego wyniku, jaki wyszedł, czyli oczywiście Pocophone szybszy, nie da się tego ukryć, no ale Motorola całkiem nieźle sobie też radę daje. Fakt, no 430 Snapdragon no, nie jest jakiś bardzo wysoki lot w procesor, ale przy zwykłych aplikacjach nie ma jakichś takich bardzo dużych lagów, więc powiedziałbym, że są za niezbyt duże, więc jest ok. Dobra, zobaczmy, co odnośnie RAMu. 6 GB, 3 GB, co w którym smartfonie pozostanie w RAMie, w którym nie? Sprawdzamy. Allegro, no tu w RAMie, w Motorola, no niestety nie. AliExpress. W obu przypadkach w pamięci. Ceneo. Tutaj restart, tutaj w ramie. Galerie, no tutaj ekspresowo w Xiaomi z ramu. HBO Go, tu pozostało w pamięci, no tutaj restart, no to słabo. Ipla w ramie, tu niestety nie. Jak dojadę w pamięci, tu w Motorola, no nie do końca. Mapy, tu w ramie, tu niestety. Ponowne wczytanie aplikacji, player w ramie, a tu restart, OLX. Alex, sytuacja identyczna. Pyszne.pl. No, tu w ramie, a tutaj niestety ponownie wszystko się pobiera. Pizza Portal z ramu. A tutaj, no tak, nie do końca, chociaż prawie że bym powiedział. Coś tu mamy dalej. Sklepy, jak widać. Spotify. Spotify, no tu w ramie, tutaj, no niestety nie do końca. Idziemy dalej. Tapotalk, to już widzimy. TripAdvisor. No tutaj był problem w Xiaomi, wrócił do tego samego momentu, tutaj restart. Twitter w ramie, tu najprawdopodobniej doczytuję. Uber w pamięci, tu zamknięta aplikacja. Wykop w pamięci, tu trochę doczytane, chociaż może nie do końca.
i lecimy ostatni YouTube w ramię, a tutaj ponowne załadowanie tej aplikacji, więc no tutaj Xiaomi Pocophone czy też no Pocophone idealnie, jeżeli chodzi o zarządzanie RAM-em, bardzo ładnie wszystko tak, jak być powinno. No w Motorola no, aplikacje no, są dosyć często ubijane, jak widzicie, prawie za dużo ich w pamięci nie było, więc a szkoda. No więc sprawdźmy teraz, jak będzie w przypadku gier, czyli to samo, palamy je, testujemy, więc lecimy. Assault 9. Tu pewnie różnice będą większe, ale sam jestem tego ciekawy. No i co tutaj się nam stanie? No widzimy na razie w Poco coś jest, gra już odpalona. No Motorola, no tu trochę poczekamy. Dopiero się uruchamia, może troszeczkę Pocophone'a ściszymy. Po co nam ma być? No i dopiero teraz, no tu dość duża różnica na korzyść Pocophone'a. Następnie Asphalt 8. I jak to sytuacja? Podobnie, również w Pocophone'ie już odpalona gra. Motorola, czekamy, dopiero słyszymy dźwięk z niej i jesteśmy w grze. No troszkę trzeba było poczekać. Następnie Temple Run 2. Pocophone już startuje z animacją startową, czyli będzie szybszy. A Motorola? No parę chwil, trzeba przyznać, że też dosyć duża różnica, jeżeli chodzi o czas odpalenia samej apki, tak naprawdę gry, więc no tu widać, jak to wychodzi. Subway Surfers. Odpalone w Pocophone'ie. Zwykle to na dziwnych powiadomień w tej grze. A w Motorola nadal czekamy. No dopiero teraz. Dobra, lecimy dalej. Dead Trigger 2. Błyskawicznie. Tu aż tak błyskawicznie nie jest, jak widzicie. Dopiero teraz odpalona. I jedziemy. Asphalt Extreme. Poco. A motka, jeszcze chwilę. Dłuższą chwilę. Dopiero teraz. Chociaż no, jakby można powiedzieć w tej chwili. No i dobra, ostatni tytuł. Unkilled. Jak będzie z Unkilled? Najbardziej wymagający, jeżeli chodzi o to pylonie. A mi to, co się udało na Motorola zainstalować, PUBG niestety nie. Więc no zresztą ilość pamięci w tym telefonie też trochę ogranicza, tylko 32 GB, jak mnie pamięć nie myli, więc no niestety tak. No zresztą widać, tu już mega szybko odpalone, a w przypadku motki dopiero drugi ekran, więc jeszcze chwilę. Czekamy, ciemność widzimy. No jest. Tutaj widać ewidentnie różnicę Snapdragon 430, Snapdragon 845, no wiadomo, 845 mega szybszy. No, naprawdę w niektórych tytułach widzicie, że ile tracimy na czekaniu, żeby coś się odpaliło. Dobra, zobaczmy co z RAM-em. Czy coś jest w RAM-ie? Tu jesteśmy w RAM-ie, w modce też, czyli na razie remis. Jedziemy dalej, Asphalt 8, w obu przypadkach też w RAM-ie. Jest ok, Temple Run 2, w obu w RAM-ie, Subway Surfers, też w obu w RAM-ie. Dead Trigger 2. Też w pamięci RAM. Asphalt Extreme. Też w RAM-ie. I Unkilled. No patrzcie. No i to jest taka przewaga Motorola. Szkoda, że tak w przypadku aplikacji nie działa. Telefon ma tylko 3 GB pamięci RAM, a odpalił wszystkie gry z niej bezproblemowo. Tak powinny właśnie być konstruowane ROMy i tak działać telefony na Androidzie. No a nie zawsze tak wychodzi, a szkoda. Więc cóż, odnośnie tego porównania, widzieliście jakie są różnice między jednym a drugim smartfonem. Wiadomo, ten jest lepszy, szybszy, ten jest tańszy, z lepszą baterią, więcej na niej trzyma. To fakt, możecie sobie zobaczyć porównania baterii jednego i drugiego, jest na kanale.
I cóż, tyle na dzisiaj, czyli Motorola G6 Play, Pocophone F1, różnica między 845 a 430. Widzicie? No i cóż, tyle. Nadal linki do społeczności, profil na platformie Patronite. Jeżeli chcecie wesprzeć rozwój tego kanału, oczywiście jak się podobało, wiadomo co, łapki, dzwonki, te sprawy, to się zawsze przydaje, jest Was coraz więcej. Dzięki za to. I cóż, tyle. Pocophone F1, Motorola G6 Play. Z tej strony Ucek. Trzymajcie się ciepło. Hej.